Hej ekipa, witam was stadium, witam was ponownie w Endzone World Apart. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, niestety bardzo smutnych okolicznościach, bo mamy pandemię, która nas naprawdę nam dokucza, naprawdę osłabia naszą osadę, która zdecydowanie powoduje to, że nie mamy możliwości tak naprawdę dobrej produkcji zasobów i uchronienie się nad nadchodzącą suszą. Susza za 2 dni się pojawi, a my jesteśmy w kropce, dlatego też pełną parą pracujemy nad lekarstwami w tym Medical Facility. Cały czas tutaj produkujemy, dodatkowo odblokujemy sobie Epidemic zadanie. Oczywiście to nam pozwoli dodatkowo zebrać zasoby. Tylko musimy mieć wyprodukowanych minimalnie 186, słuchajcie, tutaj lekarstw, żeby tutaj faktycznie zrobić to zadanie. Więc skoro i tak produkujemy, to czemu teraz z tego nie skorzystać? Kolejne rzeczy, jakie chcę zrealizować, czyli tak, polowanie mamy ogarnięte w tych rejonach. Sądzę, że możemy to polowanie nawet przesunąć tutaj. Tutaj chata łowczego na razie nie produkuje. Tutaj mamy budowlę, która się zaraz skończy budować. Natomiast pisaliście mi w komentarzach: Staniu, jeżeli chodzi o tą radiację, to nie tak działa jak myślisz, to się zaznacza tak jak teraz i podobno ta radiacja później się w tych rejonach nie pojawia, pomimo tego, że deszcze radiacyjne będą padać. Nie do końca w to chce mi się wierzyć, ale sprawdzę, przetestuję, czy faktycznie po tym jak to oczyszczą, czy jak kliknę sobie później tutaj, czy jak deszcz tutaj radiacyjnie spadnie, to będzie oczyszczone. Tego nie wiem, chcę to przetestować. Co my tu mamy? Zdrowie, jedzenie, ciężko powiedzieć, zaraz wam powiem. A, musimy tutaj wyprodukować odpowiednią ilość zestawów do odkażania, czyli tych zestawów Decontamination Kit, więc tutaj dorzucamy kolejną osobę. Charcoal Burner do tego też nam jest potrzebny. Proszę, rozpocząć produkcję. Tutaj mamy złom, ale złom w tym momencie nas nie w ogóle rajcuje. Tutaj musimy mieć zupełnie inne priorytety, natomiast Taylorów bym z chęcią więcej wprowadził. Tylko tak patrzę, nie Taylorów, tylko przepraszam, rafinery. Mam wszystko ogarnięte, więc niech tam tą ładnie produkują. Tutaj chodzi o badania, one są ciągle wynajdowane, ciągle gdzieś to jest ogarnięte. A my mamy, słuchajcie, 20 na 20, mógłbym jeszcze tutaj dwóch pracowników podpiąć, więc tutaj ewentualnie dwóch pracowników, a reszta niech bierze się za oczyszczanie, bo muszę jak najszybciej pozbyć się tej radiacji, aby móc te uprawy tutaj znowu, żeby ruszyły. Pasture, nie wiem jak działa to dokładnie, nie wiem co się dzieje, dlaczego te kozy nam wymarły, czy to jest kwestia tego, że faktycznie zaznaczyłem wybić wszystkie, czy tego, że wody nie mają, nie wiem, powiem wam szczerze, nie mam wglądu w to do końca, trzeba by się doczytać, ewentualnie jak coś wiecie więcej, to możecie mi zasugerować na przykład jak zasilić to miejsce wodą, bo tego też do końca nie rozumiem. Może to jest kwestia tego, że tutaj w zasięgu to powinno być bardziej tak, w taki sposób powinno to być. Choć to w sumie bardziej polega na tym, że to zbiera zasoby wody, a nie rozdysponowuje. Może musiałbym zbudować jakąś strukturę, jeżeli chodzi o wodę. Nie wiem. Kanistery water tower na pewno nie, irrigation plant może to. Influence damo do radiation the soil. The process requires water, the contamination level of water. Ciężko mi powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o zbieranie wody, będę chciał z tej strony także postawić strukturę tu, która będzie nam zbierała tą wodę, na przykład tutaj mogę to postawić, dzięki czemu w razie gdyby będą w przyszłości deszcze padać, to ta woda się zbierała właśnie w tym miejscu i będą mnie zawsze mieli bliżej niż tego pomostu nosić. Mam nadzieję, że to będzie lepsze, wydajniejsze, a poza tym darmowe, bo to będzie bezpośrednio padało nam z nieba. A my, no cóż, jak tam kwestie epidemii, 44 osoby nadal chore i nadal to się nie zmienia, będzie musiał mocno na tym popracować. Forestera mogę zmniejszyć do minimum, herbalista zostawiamy, technician zostawiamy, medyka możemy powiększyć, mortician zostawiamy, researcher zmniejszę o 1, bo i tak na razie nam nic to nie da, musimy epidemią się zająć. Hunter chwilowo zostawiamy, fisher czy już mogę, nie mogę, bo jeszcze tutaj nie zbudowane. Więc reszta osób oczyszcza nam z radiacji. A że niestety nadchodzi susza, twarde prawo, ale prawo wprowadzam. Racjonalizację wody, racjonalizację, limity na wodę, limity na jedzenie. Wiem, że masowo będziecie z tego powodu niezadowoleni, no ale to jest tylko dla waszego dobra. Pamiętajcie, im więcej jedzenia w zapasie, im więcej wody w zapasie, tym większe wasze szanse na przetrwanie. To jest tylko dla waszego dobra. Zaufajcie mi.
Nastała susza, 2200 jednostek wody, 1017 jednostek jedzenia. Czy to wystarczy, żeby nam przetrwać? Tego nie wiem. Postaram się. Całe szczęście epidemia się, słuchajcie, skończyła. Nic tutaj nam nie zagraża. Zero strzykawych się unosi, więc całkiem spoko. Zadania wprawdzie jeszcze są tutaj w trakcie, bo tutaj nadal są kwestie, że musimy wyprodukować. Co najlepsze, mamy zadanie, słuchajcie, że mamy wyprodukować 93 sztuki medykamentów. Wtedy w nagrodzie dostaniemy 115, a 115, żeby, jeżeli dobrze widzę, to będzie 3/4 albo praktycznie 100% zrobienia kolejnego zadania, tego co tutaj teraz widzicie. Automatycznie dwa zadania zazębiają się za siebie, dzięki temu będzie zero naszej pracy, a będzie zadanie zaliczone. Dobra, jeśli chodzi o odkażenie, tutaj o oczyszczenie z radiacji, no staram się to dalej wykonywać, tutaj bez większych kłopotów. Czy nam się to powiedzie, tego jeszcze nie wiem. Na razie chwilowo nikogo z tych ludzi nie daję do innych zadań, oprócz tylko właśnie oczyszczania z radiacji, bo to oczyszczanie z radiacji faktycznie może być uciążliwe. Dobra, tutaj oczywiście te wszystkie ścieżki także podłączymy, żeby tutaj nic nie było radiacji, tutaj żeby dało się tutaj wszystko oczyścić, wszyscy byli bezpieczni. No i sad na pewno chcemy oczyścić z radiacji, to jest kolejnym kroku, więc póki co, fajnie gdyby się ludzie masowo zawzięli za to, bo faktycznie nam potrzeba i plonów i wszystkiego, potrzeba nam naprawdę sporo jedzenia. Tutaj w tym momencie wyłączyłem całkowicie obsługę naszych zwierząt, bo nie wiem, czy właśnie ta kwestia wody mnie zastanawia właśnie, czy to jest kwestia tego, że właśnie zwierzątka wody nie miały i dlatego był taki problem. Ciężko mi powiedzieć. Tutaj, w tych rejonach, tutaj rybacy sobie pracują. Tutaj mamy łowczych kolejnych, więc super mamy. Podbijamy na 6, żeby jedzenie było sporo więcej. Niestety radiacja nadal tutaj jest, więc to może być jedzenie skażone, tego nie wiem. Tutaj staramy się zbudować jak najszybciej tą strukturę do zbierania deszczówki i powoli do przodu. W takim razie troszkę przyspieszymy tą pracę. Tutaj widzicie, pola dwa zostało oczyszczone, kolejne trzecie pole z pomidorami, fajnie też gdyby to oczyszczyli. No, racjonowanie żywności jednak spowodowało to, że słuchajcie, żyjemy, jeszcze żyjemy i powoli humory wracają. My baliśmy się, że jednak może być gorzej, a jednak jest lepiej, jest w porządku. Wprawdzie tutaj ludności dużo nie mamy i martwię się o populację w stosunku do radiacji, bo jak widzicie, ta radiacja uaktywniła się u nas, no ale to wszystko przez właśnie brak ciuchów obronnych. Tych akurat teraz produkujemy dosyć sporo, bo już zostało nam tylko 66 osób do ochrony, ale czy to wystarczy, czy nie będzie potrzeba więcej, tego nie wiem. Póki co oczyszczamy kolejne pola i musimy przetrwać tą suszę. Suszę musimy wytrwać i cieszyć się dobrym zdrowiem. Mamy zaliczone zadanie z lekarstwami, czyli jeżeli dobrze to patrząc, mamy zaliczone 115 medykamentów dostaliśmy, więc to nas ustanawia w bardzo dobrej sytuacji, bo to zadanie automatycznie zaliczy nam drugie zadanie. Dzięki temu dwa zadania, jeżeli chodzi o medykamenty, mamy zaliczone. Teraz jeszcze zrobić te decontamination kit, czyli te dwa zestawy na odkażanie z radiacji, usunięcie radiacji byłoby super. Tylko chwilowo chyba jest problem z wodą, w ogóle jest problem z tymi zasobami. Fajnie byłoby, gdyby mógł więcej ludzi tutaj dać, no ale to jest max, jaki możemy, mamy 3 na 5. Opady, słuchajcie, się zaczęły, to jest bardzo dobra informacja, bo te opady nie są radioaktywne, dzięki temu woda się zbiera, czyli w dobrym momencie faktycznie to zbudowali, bardzo się cieszę. O, jak naprawdę się cieszę z tych opadów tutaj, niesamowicie. Jeżeli chodzi o radiację, piękną kawał roboty tutaj wykonali, wyczyścili tutaj tereny, biorą się teraz zasady i kolejne rzeczy, faktycznie będę to czyścił, słuchajcie, będę czyścił z tej radiacji, bo może faktycznie ma to znaczenie. Może faktycznie ma znaczenie to, że ja tutaj ręcznie to będę oczyszczał. Nie wiem na ile, ale na pewno tego nie zostawię gołego, bo jeżeli faktycznie macie rację, to może nam uratować skórę, więc zaznaczamy teren, który mają oczyścić jeszcze. No tutaj tego nie oczyszczę. 154 jednostki,
tutaj kwestia, no niestety, niedoruszenia w tym momencie. Tutaj mamy łowczego, który też ma jakieś zwierzątka skażone, też kwestia niedoruszenia. Tutaj jeszcze dwie strzykawki, sześć ogólnie pandemicznych osób, które nam się kręci. Wodę zaczynamy nosić, więc są rezerwy. Za 3 dni znowu susza, więc musimy ostro działać. Tu się zadanie nam kończy, znaczy limity, ograniczenia nasze, ustawy, dekret dokładnie nam się kończą, więc humory powrócą, mam nadzieję. Ale przetrwaliśmy, to najważniejsze, że przetrwaliśmy, czy będzie tak ładniej, piękniej, w ogóle solidnie w kolejnych dniach, tego nie wiem. Póki co jeszcze mam zwłoki, niestety kłus, 4 kozy zostały jeszcze do czyszczenia, dopóki tego nie zrobię, to może być problem. Ale póki co czekamy, słuchajcie, czekamy, aż tutaj rybacy powoli też wrócili do nałowiska i już powinni też pracować, choć coś jest, medykamenty, ale powinni już faktycznie za chwilę brać się ostro do roboty. Czekam, naprawdę czekam. W międzyczasie postanowiłem chyba, że najwyższa pora zbudować training post, czyli miejsce, gdzie będziemy mogli handlować z przybyszami z zewnątrz, tak, to jest informacja właśnie, że będziemy mogli przyjmować gości z zewnątrz, którzy może dostarczą nam jakichś cennych zasobów, może faktycznie to ma sens, zobaczymy, w każdym razie czekamy, aż nasi budowlańcy to wezmą, sporo mają terenu do oczyszczenia wbrew pozorom, ale sądzę, że sobie poradzą, tutaj radiacji sobie troszkę się uporaliśmy, więc mam nadzieję, że nic więcej, na razie nam tutaj żadny deszcz radiacyjny nie popsuje nastrojów i jednak te plony będą, bo najgorsze byłoby to, gdybyśmy wykonali tak dużo pracy, a to by nie dało nam wymarzonego efektu, czekamy. Proszę, pierwszy punkt handlowy uznaję za otwarty i prawdopodobnie zaraz jakiś gość będzie tutaj na pewno do nas przybędzie, tylko ten czas minie i możemy nawiązać jakieś kontakty handlowe. Bardzo dobra informacja, bardzo mi to cieszy, natomiast mniej cieszy to, że nie mamy dużo jedzenia. Słuchajcie, mam piękne uprawy na polach, naprawdę jestem zadowolony, mam mnóstwo pomidorów, mam mnóstwo dyń, które i tutaj jeszcze pomidorów, które będą czekać niedługo na splony do zebrania, tutaj też brzoskwini, które też będą czekać, ale no na chwilę obecną musiałem znowu wprowadzić prawo, troszkę ograniczenia jedzenia, no bo cóż to dużo mówić, po prostu źle się dzieje. Zastanawiam się natomiast tutaj, czy mógłbym z tego zadania jakoś zrezygnować, bo bardziej by mnie interesowało to zadanie. Nie mogę niestety, bardzo fajnie mam zadanie tutaj, żeby oczyścić z ulic tutaj niestety osoby, które nie podołały, ale niestety nie możemy, bo mogę brać tylko jedno zadanie jednocześnie. Co tu mamy skażone? Goat meat, mięso kozy jest skażone. Kurczę, no wiecie co? No niestety tak to już bywa, jeżeli ten teren jest skażony, to tak to już bywa, że jest niewesoło. Tutaj te obszary są oczyszczone, tutaj powoli oczyszczają coraz bardziej ten ogród, nasz sad. Naszych pracowników jeszcze chwilowo mamy, troszkę wody jeszcze zbieramy. Mam nadzieję, że fajnie byłoby, gdyby faktycznie teraz też była pogoda taka, że wiecie, że nie będzie tego skażenia, ale tej gwarancji nigdy nie ma, dopóki nie będziemy mieć tej oto struktury, jeżeli chodzi o technologię Weather Station, ale do tego potrzeba trochę metalu. Metal się produkuje, więc damy radę. Tylko że jeżeli chodzi o badania, no to tutaj chwilowo do tego jeszcze daleka droga, bo musimy mieć poza tym takie oto zasoby, żeby te badania zrealizować. Trochę będzie jeszcze przed nami czekać, jeszcze nas sporoczka zabawy. Póki co pracujemy wytrwale, aby jak najszybciej zebrać 3000 jednostki wody. Super! Właśnie zakończyliśmy badania, odkryliśmy w takim razie, słuchajcie, z tego co widzieliście, elektronikę. Elektronika została zbadana. W takim razie nasze maszynki do recyklingu powinny mieć dostępną. Tak, jest dostępna opcja elektroniki, w takim razie zmienimy jedną z nich, żeby faktycznie wyciągała nam elektronikę, to będzie nam na pewno będzie w przyszłości bardzo przydatne. Znowu deszcze radiacyjne, więc może ja bym je tutaj jednak zamknął, albo w sumie nie, bo mamy tutaj węgiel drzewny, więc możemy sobie tą wodę filtrować, nie powinno być tego problemu aż takiego, więc możemy sobie na to pozwolić, natomiast faktycznie jest coś z tym, że niby tutaj deszcze padają, jak widzicie,
chmurka tu jest centralnie, to ten obszar nie nabiera tej radiacji. To jest dosyć dziwne. Nie rozumiem do końca, dlaczego akurat tak to dzieje się, że teren oczyszczony z radiacji nie wciąga tej radiacji ponownie, natomiast tak jest. Nie wiem, nie rozumiem, ale mamy zebrane, z tego co widzę, roślinki po raz kolejny, bardzo fajnie. Musimy radiation suit produced. Oj, radiation suit, to... A to już od nas wymaga nawet plastiku. O, dobrze, to w takim razie odpalmy, niech będzie. Workshop, metal tools, to też się wykonuje. A jeżeli chodzi o zadanie, które możemy tutaj ogarnąć, niestety żadnego nie mamy, bo nadal aktywne są tamte. Jeżeli chodzi o nasze świnki, te już są. Tylko okazuje się, że faktycznie jak zabrałem wszystkie te mięso z jelonek z kóz, to dopiero woda się uzupełniła. Nie wiem dlaczego dopiero wtedy. Jeżeli chodzi o uprawy, dynia właśnie jest zbierana i jedzenie nam momentalnie podskoczyło. Uff, to dobrze, bo jak widzicie, susza zaraz się pojawi. Już miałem zimne poty, że jednak nie zdążymy. Miałem nadzieję, że jednak udamy radę. Rybacy, widzę, już jeszcze tam pracują, jeszcze noszą to jedzenie. Całe szczęście, nie ma nic skażenia. Mamy też tools, czyli mamy tu ewentualnie ochronę przed skażeniem. Dobrze. Przetrwaliśmy najtrudniejszy chyba okres, najtrudniejszy czas. Przetrwaliśmy, trochę wody jest, trochę prawdzie tej skażonej. Ale tylko i tak wszystko idzie przez filtry, więc nie powinno być takiego problemu. A przynajmniej taką mam nadzieję, że nie będę musiał wprowadzać kolejnego prawa, bo bardzo nie lubię wprowadzania tych praw, że czegoś nam brakuje. Co tam się dzieje? Mamy handlarza, słuchajcie, właśnie handlarz do nas dotarł. O, jak dobrze, zobaczmy, kim jesteś i co oferujesz. O, my tą panią znamy. Witam. A nie mogę zmienić? No nie. The old bones, hey? Hey, don't stare like that. Or do you like what you see? But old T-Berry even got much better things in store. I know how to make customers happy. Take your time, look around. I'm sure we'll do business with each other. O kurczę, jaki voice acting, no tego się nie spodziewałem. Brawa, naprawdę brawa dla twórców za ten voice acting, że jednak tak coś nawet dodali. Podoba mi się. Dobra, w takim razie zróbmy, co my tu mamy. Mamy jakieś jointy, mamy hempy, mamy cloth, mamy harps. A jakbym chciał ubrania, na przykład za grzybki, no to tak da radę. No to powiem wam szczerze, nawet jest dobry deal za grzybki. Tylko grzybki to jest jedzenie, tak? To może... Może bardziej bym za węgiel drzewny. O, to też nawet by dał radę, więc rzućmy 28. To jest tak nawet połowa z tego naszego magazynu zejdzie. A jakbym do tego jeszcze dorzucił to, to może kilka mask i trochę faktycznie grzybków. Za to byśmy... O, słuchajcie, nawet nie byłoby to tak źle z nami. Tylko tutaj schodzimy poza granicę taką dopuszczalną. Więc ubrania też są nam potrzebne. Co jest trudniejsze potrzebne? Dwa ubrania schodzą na jedną maskę, więc bardziej chyba na maskę bym poszedł. Więc tak, grzybki całkowicie wyłączmy z obiegu. Więc ubrania wywalmy i zobaczmy, czy to... Wiecie co? O, w takim rozwiązaniu może to zadziała. Spróbujmy tak to rozwiązać. That sounds fair. A nice, agreeable deal, and with such a good-looking gym to boot. Great. But hurry up. Even though I'd love to stick around to show you the added advantages of making a deal with old T-Bear, nonetheless, duty calls. Dobrze, nie ma problemu, zamykamy zlecenie i teraz osoba, która jest tu przypisana do pracy, ma za zadanie dostarczyć 28 sztuk węgla drzewnego w zamian za maski i troszkę ciuchów. Bardzo dobry deal, według mnie bardzo dobry, bo 20 to sobie zejdziemy prawie do połowy i zawsze te materiały ochronne będą, więc coraz bardziej nasi tutaj pracownicy są chronieni, bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, co jeszcze ewentualnie mogę. Słuchajcie, idzie susza, więc powoli rybaków będzie trzeba ściągać z zadania. Ci jeszcze łowią, więc niech sobie łowią. Oczywiście pamiętamy o 24-godzinnym dniu pracy. Najlepiej, gdyby robili 24 na dobę. Natomiast tak łatwo nie ma. Dlatego też trzeba będzie przydzielić naszych pracowników do jakichś zdrowszych zadań.
na przykład właśnie oczyszczanie z radiacji, bo to jest bardzo ważne zadanie jak dla mnie, mi się zdecydowanie podoba to zadanie. Jeżeli chodzi o tą część, tu jest problem, bo tutaj nie mamy metali. Nie mamy metali, plastik zamieniamy na metale, niech metale nam produkują, plastik wywalamy, metalu więcej potrzebujemy, bo chcemy metalowe części, metalowe narzędzie zacząć robić. I zastanawiam się, skoro mamy punkty badań, czy już mamy coś z elektrycznością zbudowane, możliwe do zbudowania. Electricity, no na razie nic, bo nie mamy do tego odpowiednich struktur. Wind turbine, sami widzicie, też potrzebuje metalu i elektroniki. Zdążymy, wierzę w nas, że zdążymy, ale na pewno nie w tym momencie. Przetrwaliśmy kolejną suszę. Mówię przetrwaliśmy pomimo tego, że jeszcze jest susza, ale to już jest koniec tego sezonu i za chwilę woda się pojawi. Kolejne deszcze przez 3 dni, oby tylko nie radiacyjne, bo już nie zdzierżę. Naprawdę robię wszystko, żeby tej radiacji unikać, ale i tak ona się od nas naprawdę nie chce odczepić. Jest ciężko, wierzcie mi, że jest ciężko, kombinuję i naprawdę czuję, że jest wyzwanie. Muszę sporo się nagłowić, żeby tutaj coś więcej osiągnąć, ale dzięki właśnie waszym poradom jesteśmy w stanie więcej zrobić. Tak jak na przykład w przypadku tej radiacji, dobrze mi podpowiedzieliście, tej radiacji tutaj widzicie nie ma, nie występuje ona, więc zdecydowanie to była dobra podpowiedź, słuszna podpowiedź, tylko fajnie byłoby, żeby jeszcze nasi tutaj mieszkańcy tak łatwo nie dokonywali żywota. To byłoby bardzo nieprzyjemnie z tego tytułu, natomiast no niestety na to nie ma wpływu. Póki co zbieramy zasoby, zbieramy żywność, tutaj mamy także, źle też doczytałem, tutaj faktycznie nadmiar naszych zwierząt powoduje to, że one będą to po prostu, każde powyżej tej granicy będzie przerabiane na mięso, więc ustawiliśmy sobie w tym momencie 4. A dlaczego te nasze kozy nie utrzymały niestety żywota? Bo nie mieliśmy wody. To był największy powód tego, że to nam nie funkcjonowało, więc tych farmerów mogę wrzucić tutaj 2, żeby zawsze tutaj coś się działo. Czy coś w tej kwestii, tutaj otwieram kolejny warsztat do robienia narzędzi, bo akurat tych tam bardzo dużo będzie potrzeba, a póki co czekamy na kolejne rzeczy, na kolejnego handlarza, który też niedługo się pojawi. Zastanawiam się, czy te Nektshaft, czyli te szale, te chusty już zabrali z tego magazynu, czy oni jeszcze tutaj na tymi magazynami siedzą, ciężko mi to stwierdzić. Na pewno będę chciał w badaniach ruszyć temat jak najszybciej, jeżeli to możliwe, czyli kwestia Weather Station, bo to jest dla mnie kluczowe, ale no powoli będziemy zbliżać się, żeby także zbudować strukturę o nazwie Expedition Station, która pozwoli nam badać bardziej tą krainę. Natomiast właśnie w tym momencie dziękuję wam za te wasze podpowiedzi, dziękuję wam za różnego rodzaju porady i pamiętajcie, podpowiadajcie ile się da, żebyśmy razem wspólnie przetrwali dalej. I pamiętajcie podpisywać się nickami, abym mógł was dodać do osady. Za dziś wam ogromnie dziękuję, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was Staniu. Na razie, hej!